Sopocki Tydzień Sztuki to jedno z największych wydarzeń na polskim rynku kolekcjonerskim i antykwarycznym. W połowie sierpnia w ramach niego odbyły się dwie licytacje, dawnej i młodej sztuki. Chętnych nie brakowało, nawet pomimo sezonu wakacyjnego i nieobecności wielu uznanych kolekcjonerów. Duże zainteresowanie, kilkadziesiąt osób brało udział w licytacji. Najciekawszą pracą licytowaną dzisiaj była praca Jerzego Nowosielskiego, która zdecydowanie osiągnęła cenę, która w tej chwili jest chyba za tej wielkości pracy i tej klasy pracy rekordem Polski. Cena młotek plus opłaty jest około 20 tysięcy złotych. Na wielkiej aukcji dzieł sztuki pojawiły się obrazy Jacka Malczewskiego, Teodora Aksentowicza, familii Kosaków, Zdzisława Beksińskiego, Władysława Hasiora, Józefa Czapskiego czy Mariana Mokwy. To obraz Jacka Malczewskiego malowany na złotym jedwabiu. Był jedną z trzech części tryptyku, namalowany z początkiem wieku. Ten obraz był to zapewne jeden z prezentów samego artysty. Niestety z przyczyn technicznych licytacja dzieła Malczewskiego nie doszła do skutku. Bardzo poważny kolekcjoner był na drugiej półkuli i nie udało nam się z nim połączyć. To nie oznacza, że on nie zostanie sprzedany po aukcji. Jest to motyw dalekowschodni, bardzo rzadko występujący w ogóle w twórczości Jacka Malczewskiego. Podejrzewam, że tych obrazów w ogóle namalował w całej karierze od 2 do 5. Kolekcjonowanie sztuki dawnej robi się w Polsce coraz popularniejszym zajęciem, nie tylko wśród najbogatszych, ale także przedstawicieli klasy średniej. Jak zwykle dużą popularnością cieszyła się 39. aukcja młodej sztuki. Początkujący artyści to obecnie najpopularniejsza forma inwestycji. Praktycznie większość wystawionych prac sprzedaje się na pniu. Dzieła prezentowane na aukcji i wystawione na licytacje są to prace artystów zazwyczaj bardzo młodych, absolwentów bądź też jeszcze studentów największych uczelni artystycznych w kraju. Także mamy tutaj wybór artystów z całej Polski po prostu. Nie mamy tutaj tylko naszego regionu. Myślę, że jest to bardzo fajny moment na to, żeby zakupić sobie takie dzieło, ponieważ co prawda nie są to jeszcze artyści na tyle znani, żeby oni osiągali bardzo wysokie kwoty, ale mamy także kilku takich reprezentantów, którzy cieszą się dużym wzięciem już teraz. Cena wywoławcza wszystkich prac młodych artystów wynosiła 500 zł. Licytacja szła szybko w górę, osiągając bardzo często kilka tysięcy złotych. Najdroższa praca została sprzedana za 14 500 zł. Polecamy również zobaczyć wystawa o królu Stanisławie Leszczyńskim oraz przekazanie obrazu kupca gdańskiego do muzeum. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij polubić kanału.